W poprzednim odcinku z Minecrafta znaleźliśmy grobowiec, w którym ponoć schowano kamień nieskończoności. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę tam, ale tym razem bez mojego klona. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Jak widzicie, jestem koło domku, ponieważ z ostatniej wyprawy, w którym ruszyliśmy wraz z moim klonem i znaleźliśmy ten grobowiec, w którym rzekomo miał być pochowany trup i w sumie był, ale miał być razem z nim też tam kamień nieskończoności, którego nie znaleźliśmy. W dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda nam się znaleźć coś tam, czego wcześniej nie udało nam się znaleźć. Zanim jednak tam pójdziemy, to koniecznie stawcie łapkę w górę, wbijmy, nie wiem, 3000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym będziemy rozwiązywać zagadkę związaną z kamieniem nieskończoności. I wielu z was się pytało, dlaczego bez okularów nagrywam, a czasami z okularami, więc zacząłem bez okularów, a skończę z okularami, bo mnie troszkę oczy bolą. Dodatkowo możecie wbić na ChefShopa, link jest oczywiście w opisie i możecie wbić też na mojego Instagrama. Wbiliśmy dzisiaj dokładnie 25 tysięcy obserwujących, więc jeżeli chcesz być wśród w tym dużym gronie 25 tysięcy, no to zachęcam do tego, żebyś właśnie w tym momencie tam wbił. Dobra, słuchajcie, zajdziemy tam jeszcze raz, to jest długa wyprawa, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale tym razem jesteśmy bez mojego klona, co sprawia, że możemy bezproblemowo i bardzo szybko dostać się w tamto miejsce. Tylko dlaczego tu się już robi powoli noc? Dlaczego mi się to bardzo nie podoba? Ponieważ chciałbym mieć latanie na X-ie, a nie mam na X-ie, co jest niefajne. Ale czekajcie, no o, może tak, tu będę miał może zaraz. Dobra, w każdym razie, co chciałem jeszcze powiedzieć? Chyba wszystko. Ale dobra, aha, weźmy sobie jeszcze jakieś itemy ze sobą tam, które mogą nam się przydać. Mamy te podstawowe, które mamy, ale ja się zastanawiam, czy nie przydałoby nam się jakieś takie zwykłe budulce. Na przykład, nie wiem, drewno weźmiemy, albo, no żarcie, mamy akurat, co by tu nam się mogło przydać. Wezmę miecz, słuchajcie, ponieważ miecz mi się zawsze kojarzy z takim czymś, co możesz wykorzystać w każdym momencie, jak jesteś na jakiejś wyprawie. Jeżeli potrzebujesz go, wiecie, jakby na zasadzie, że wiele było takich motywów z mieczami, że jakiś miecz króla czy coś. I to może nam się przydać jako podróba czegoś, wiecie, o co chodzi. Nie wiem, taką rozkminę mam. Może się przyda, może nie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, czekajcie, weźmy tutaj jeszcze, zobaczmy co tu mamy. Tu mamy książki w ogóle, tak? Ta książka to co to było? Bo tutaj ważne jest to, że ja chciałbym... To nie, to jest legenda, więc legenda nas nie obchodzi na razie. Mnie obchodzą te dobra, mamy kordy. I tu jest ten obiekt nieznany, bo musimy wezmę to na wszelki wypadek, gdybym nie potrafił tam trafić po prostu. Bo może się taka sytuacja wydarzyć, że po prostu nie będę miał tam trafić i nie trafię, więc lepiej mieć jakiś zapas. Łódki nie potrzebujemy, bo i tak mam latanie, bo jestem przecież Supermanem jeszcze. Ponieważ powiem wam tak, słyszałem... troszkę poczytałem o legendzie właśnie z kamienia nieskończoności i słyszałem, że ponoć on jest w stanie sprawić, że osoba, która go dotknie, straci swoje moce. I trochę się boję go dotykać, bo to jest legenda, więc w sumie może to nie być prawda, ale z drugiej strony, gdybym dotknął go i stracił swoje moce, byłoby naprawdę średnio. I nie chciałbym, żeby to się wydarzyło, więc raczej go nie weźmiemy. Nawet jak go znajdziemy, to raczej... Co to jest za miejsce? Kto to zrobił? Prywatna plaża Paliona? Co? Jako chłopca to tutaj zrobił już ten? O, i płytę, czekajcie, można? Nie, jakaś straszna płyta. Dobra, nieważne, w każdym razie lecimy dalej. To nas nie obchodzi, to przypadkowo znaleźliśmy. Potrzebujemy teraz póki co tylko i wyłącznie tamtego grobowca i musimy się tam jakoś dostać. Ja przede wszystkim to bym tam poleciał, więc weźmy teraz sobie tak, polećmy tutaj. Wiem, że trzeba było lecieć tutaj przez całe morze, znaczy przez to morze w sumie, albo ocean nawet. Tutaj do tego domku i teraz dalej to było do tamtej wioski. Z tego co pamiętam, tak. Tutaj był drugi punkt. Tu w ogóle jeszcze jest wysadzone, tak jakby ktoś tu był przed chwilą. Wezmę sobie tego dirta, bo to się może nam przydać w sumie, tak mi się wydaje. Coś się zawsze jakiś budulec. Dlaczego biorę budulce? Biorę budulce dlatego, że w trakcie, gdybyśmy musieli się tam nagle zabudować albo coś, to zawsze je będziemy mieli, nie będziemy musieli ich zbierać, co jest bardzo ważne. Dobra, pójdźmy teraz w tą stronę, ponieważ z tego co pamiętam, to tutaj było. To było co prawda dwa dni temu, ale moja pamięć czasami zawodzi, wiecie o co chodzi. Więc czasami lepiej sobie, prawda, poprzypominać. Od razu powiem, że słuchajcie, mam troszkę mniej energii dzisiaj niż zazwyczaj, z tego powodu, że po prostu nie najlepiej się czuję. Jest teraz taki czas właśnie chorobowy i to też mnie dopadło troszkę. I nie dość, że mam taki katar trochę, to jeszcze, a tak wiecie, zmęczony jestem. Nieważne, możecie napisać jak u was, czy jesteście zmęczeni, czy macie siłę, czy nie. Ja staram się z siebie wykrzesać ostatnie
krzty energii, żeby po prostu nagrać odcinek dla was. Już mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Dobra, tam widzę tą wioskę, do której musimy lecieć. To jest ta druga wioska i teraz czekajcie, bo ja tu mi się coś... Zepsuło mi się, ja mam... Nie mam wy tego nie widzicie, bo tam mam kamerkę, ale czekajcie, muszę zmienić na szybko sterowanie, ponieważ tutaj nie podoba mi się bardzo jedna rzecz. Tutaj to jest tu, tu jest X, tu niech sobie jest V, tu niech sobie jest Y, o. I teraz? No i teraz mamy pod X latanko, no i to mi się podoba. Dobra, to nas za bardzo nie interesuje, siema, siema. Tutaj wiem, że były kiedyś pająki te, co ugryzły Dave'a, że on został tym... jak to się nazywa, Spider-Manem, ale one znikły, więc nie wiem gdzie są, mam nadzieję, że nie wiem, po prostu zginęły, a nie, że one gdzieś teraz grasują i że mogą jeszcze kogoś ugryźć, to by było straszne. Dobra, gdzie my teraz mamy iść? Czekajcie, z tego co pamiętam, tam chyba? Czekajcie, to była wioska V2, chyba, czekajcie, odpalę sobie kordy, żeby wiedzieć, 2069, tak? Dobra, to jest ta wioska, V2. A teraz, a jeszcze był grobowiec, wioska V3, no tak, przecież jeszcze było tak dużo i teraz gdzie to było, czekajcie, wioska, znaczy ten grobowiec teraz, 2, 2, 4, 1 i tu jest to samo, czyli tylko się musi zmienić to, dobra, tamto idzie w górę, więc w tamtą stronę musimy iść, o nie, robi się noc, to jest najgorsze teraz, o, nawet widać go już tak z tak daleka, więc dobrze, tylko fajnie by było mieć jakieś łóżko, w sumie tego nie przewidziałem, mogłem pójść spać w nocy, a tak to teraz mamy trochę lipę, czekajcie, ja może znajdę tu jakąś owcę, jakieś, nie wiem, są tu jakieś owce, czekajcie, podlecimy tutaj, tu przelecimy to, halo owce, proszę, proszę, ja bym sobie zrobił na szybko łóżko, po prostu bym się kimnął. Bo ja nie chcę w nocy podróżować, tam są kury, ale owiec w ogóle nie widać, w ogóle. Tam? Nie, no to są kwiatki na pustyni, co? Kto widział kwiatki na pustyni? Dlaczego są kwiatki na pustyni? Dobra, ja nie wiem. To był błąd się wybierać gdziekolwiek bez łóżka, następnym razem muszę sobie łóżko zabrać. Dobra, przelećmy tutaj tak na szybko. Mi się zaraz skończy ta energia latania jako Spider-Man i będzie lipa. Wow, wow, ale co to są? Jest za, co to są za cofki? Nie, proszę. Dobra, wracamy z powrotem. Tu jest niebezpiecznie. Tam są jakieś zakłócenia moich mocy. Czuję to ewidentnie. Dobra, wróćmy do tej świątyni. Czy tutaj... No nie, no łóżka tu raczej nie zagoszczę. Ale czekajcie. Tu są skrzynki. No i to jest... No i widzicie to? No nie, to jest przecież 300 IQ. No i czy ja z tego będę w stanie zrobić łóżko? Proszę, powiedzcie, że tak. Proszę. No... Idealnie, idealnie, no przecież to jest... Ja nie mogę, ale teraz przekroczyłem samego siebie, naprawdę. Ja nie wierzę, że ja to wymyśliłem tak sobie teraz, żeby tutaj takie rzeczy wymyślać. Dobra, weźmy to łóżko, bo może nam się jeszcze kiedyś przydać. Wyleźmy stąd i od razu leźmy w tamtą stronę, bo z tego to już pamiętam, że to już w tamtą stronę było gdzieś. I tu dokładnie tak jest wioska i za tym była... Jezu, jak to strasznie wygląda, masakra. Dobra, czekajcie, weźmy sobie tam na spokojnie, prawda, bez spiny. Jesteśmy bez klona, mam nadzieję, że mój klon się nie dowie o tym, że ja tutaj jestem bez niego, ponieważ jakby się dowiedział, to by było trochę lipa. Ale podejrzewam, że jest tutaj coś, czego nie znaleźliśmy z nim i może lepiej będzie, jak ja to znajdę, zanim z nim to znajdziemy. Dobra, tu otwórzmy to. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, czy tu coś może być jeszcze? Tu nie za bardzo, nawet nie ma gdzie jakiego przejścia zrobić. Dobra, zobaczmy tutaj. Czy tu gdzieś może być jakieś przejście? Może być pod tym, bo tutaj widzę, że jest jakiś filar, zaraz to sprawdzimy. Ale czy coś poza tym, jakaś ukryta dźwignia, może gdzieś na górze coś może też być? Więc ja bym może tu gdzieś na górze też spojrzał na szybko. O nie, w pajęczynę wpadłem. No, zostaw mnie, pajęczyno! Dobra, tu zobaczmy. Weźmy w ogóle na te tutaj. O kurczę, tu się pali, tu się kopci. Dobra, tu wejdźmy. Tu, zobaczmy tu na górę, tu właśnie nie patrzyliśmy ani razu, no nie no, ale tu też nic nie ma. Czyli tak jakby się wszystko rozgrywało na dole, a tu na górze to w sumie nie miało większego znaczenia. Dobra, zejdźmy na dół w takim razie, zobaczmy co tam jest i może akurat, dobra, wejdźmy, zobaczmy czy coś pod tym jest. Nie wiem, nie no, wychodzi na to, że nie ma. Chyba oszukane, no nie no, nie ma tu nic, nie wiem, albo tu. Dobra, jednak tu coś jest! Jednak tu coś jest, tylko czekajcie, my powinniśmy tędy wejść. Ja nie mogę, co my odkryliśmy w tym momencie. Tu! Co jest grane? Dobra,
Tu jest jakiś właz, dobra, jest książka, przeczytajmy książkę. Jeżeli to czytasz, to znaczy, że już jesteś krok od kamienia nieskończoności. Uprzedzam, zabranie go w tej z tej świątyni równa się z wieloma problemami, a osoba, która będzie w jego posiadaniu, będzie miała ogromną moc. Na twoim miejscu bym go nie dotykał. Okej. Nie wiem, czy ktoś mi grozi, czy nie, ale odłóżmy tą książkę tutaj i tu jest jakiś właz. Pupłytka, to wygląda trochę jak pułapka. Czy chcemy to sprawdzić? No, nie byłbym sam, jakbym tego nie sprawdził. Weźmy sobie Dirta, zrzućmy tam. Dobra, otworzyło się coś, czekajcie, ale to gdzieś na zewnątrz się otworzyło. Czekajcie, czy to jest to? Czy to się właśnie to otworzyło? Wow. Jaki mechanizm, jak to jest perfekcyjnie ukryte za lawą. Czy wy to widzicie? Czekajcie, czy ja jestem w stanie to tam jakoś zrzucić? Tak, żeby tam trafić. O, jestem w stanie, patrzcie tu. Teraz zrzucam. Co, jak to jest perfekcyjnie ukryte. No, o kurde, tu się zaczęło coś kopcić. Dobra, zamykamy to. Wow, dlaczego tu się tak zaczyna kopcić? Coś jest niedobrego, że my to znaleźliśmy. Dobra, czy my tam jesteśmy w stanie przeskoczyć? Pytanie ważne. Dobra, czekajcie, spróbujemy przeskoczyć tak o. Ryzykowne, ale spróbujmy. Uwaga, 3, 2, 1 i pum, idealnie przeskoczone. Wow, udało się. Dobra, gdyby nie ten sprint, tu cały ten mechanizm. Ja nie mogę, jak to się wysuwa, całe masakra. Dobra, zobaczmy, co my tu... O nie, znaleźliśmy kamień nieskończoności chyba. Czy to jest kamień nieskończoności? No świeci się ewidentnie. Ja nie mogę, czekajcie, co to jest za miejsce? Co to jest za miejsce? Wow, siadłem sobie na tym, co jest grane. Przejdźmy tu. Wow, jak to wygląda pięknie. Jak ten kamień wygląda dobrze. Co jest grane, to czekajcie. Kamień nieskończoności. Znaleźliśmy kamień nieskończoności, nie wierzę w to. Nie wierzę, tu jest w ogóle jakaś skrzynka. Już mi się rzuciła w oko, czekajcie. Nie dotykam go, na razie się odsunę. Tu w ogóle jest jakiś kielich, kurczę, nie wiadomo czego. Wow, dobra, czekajcie, przeczytamy. Sala sądowa, ej, faktycznie to wygląda jak sala sądowa. Teraz to ogarnąłem, faktycznie. O, patrzcie, jak szybko sobie wylazłem. Faktycznie to, ale to jak tu jest ciemno. Dlaczego tu jest tak ciemno? Masakra, czekajcie, czy ja mam jasność na maksa i tu jest dalej tak ciemno. Mam jedną pochodnię tylko, no nie no, wezmę sobie ją lepiej w łapę, lepiej będzie widać więcej. Dobra, przeczytajmy tą książkę. Sala sądowa. To właśnie tutaj rząd uznał, że kamień nieskończoności musi tu zostać. W związku z tym wszyscy opuścili to miejsce, aby lepiej ukryć to, co tu było. Wybudowali grobowiec, w którym pochowali tego, kto znalazł i wykopał ten kamień. Okej. To ma sens. Okej, że tutaj chcieli schować wszystko, co miało związek z tym kamieniem razem z kamieniem. I to ma sens, naprawdę. Ej, dobra. Będziemy to ukrywać przed moim klonem. Nie powiemy mu tego, że tutaj coś takiego znaleźliśmy, bo to by się źle skończyło na bank. Ale ten kamień wygląda naprawdę pięknie. Naprawdę, tak się mieni jeszcze. No nie wiem, coś pięknego. No możecie napisać w komentarzu. Jeszcze patrzcie, jest tu totalnie ciemno. Ja wezmę pochodnię w drugą łapę i widzicie to. Wchodzimy tu. Poza tym, że tam się jeszcze świeci, ale nawet to możemy zamurować na szybko, żebyście zobaczyli, jak tu jest ciemno. Ale to się świeci. No to jest jak kropka taka, jak gwiazda betlejemska normalnie. No wygląda to mocno, nie? Więc ukrywamy to na pewno przed klonem. Dobra, czekajcie, przebiegnie. Wow! Ale się wystraszyłem, że już nie dolecę. Dobra, weźmy tą pochodnię w łapę znowu. Zabierzmy to, żeby tutaj... O nie, nie mogę wylecieć. A dobra, miałem źle to ustawione. Okej. Wow, co jest grane? Dlaczego ja tu wpadłam? Dobra, zamknijmy to. To się znowu tutaj zamknie. I to wszystko tam zostanie. No nie, ja jestem w szoku, co tu się wydarzyło w tym momencie. To jest tak perfekcyjnie ukryte, że to jest szok. Musimy to koniecznie ukrywać przed klonem, ponieważ jak klon się tylko o tym dowie, to on za wszelką cenę zdobędzie ten kamień nieskończoności, żeby Świrus mu oddał te diamenty. A ja muszę z tym wszystkim zlekać, bo z tego co pamiętacie pewnie sami, no to ten klon chce mnie zniszczyć, a ja nie wiem, to jest strasznie powalone. Wiecie zresztą, o co chodzi, jeżeli nie wiecie, to obczajcie sobie poprzednie odcinki. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!